PlayStation wraz z aktualizacją 7.0 dodało do swojej konsoli bardzo ciekawą funkcję, która jest już na telefonach Xperia i PlayStation Vita dość od dawna, ale telefony z Androidem musiały się obchodzić smakiem. A teraz wam powiem, że możecie używać gry zdalnej, czyli po prostu grać na swoim telefonie, na grze na telefonach z Androidem. Myślę, że jest to mega całkiem spoko opcja, zwłaszcza, że to wszystko dość płynnie chodzi, zresztą sami zobaczcie. Mamy cały interfejs konsoli, po prostu tak jakby po prostu na telefonie. Uważam, że jest to kod sprawa. Możecie sobie normalnie chodzić po całym interfejsie. Jesteście zaciekawieni, jak to zrobić? Ja wam to teraz wytłumaczę. Zanim przejdziecie do zabawy w telefonie, musicie wejść na swoje PS4, wejść w ustawienia i wejść w opcję ustawienia połączenia gry zdalnej. Kiedy odpalicie tę funkcję, musicie włączyć grę zdalną oraz połączenie bezpośrednie z systemem PS Vita i PS TV. No i to jest wszystko, teraz przechodzimy do telefonu. Kiedy macie już na swoim PlayStation wszystko włączone, tak jak teraz pokazywałem w tych szybkich zdjęciach, musicie przejść do sklepu Play i ściągnąć pewną aplikację. Tak więc wchodzimy. Aplikacja nazywa się Remote Play. Musicie ją po prostu zainstalować. Ja już ją mam zainstalowaną, więc po prostu ją teraz odtworzę. Kiedy aplikacja jest już zainstalowana, po prostu ją odpalamy i klikamy rozpocznij. Ale ja zanim jeszcze kliknę rozpocznij, zrobię jedną rzecz. Polecam wam tutaj wejść w zębatkę i macie tutaj parę funkcji, które możecie sobie dostosować. Pierwsze co, jeśli nie macie jakoś mega dobrego internetu, to zmieńcie sobie tutaj rozdzielczość, nie wiem, tak nawet do 360, ponieważ gra po prostu jest wam przesyłana przez internet i po prostu jeśli nie posiadacie jakiegoś bardzo dobrego łącza internetowego, będziecie mieli po prostu bardzo potężne lagi. Dobra, więc sobie ustawiacie tak jak chcecie, możecie sobie także podczas gry po prostu sobie zobaczyć, jak wam to wygląda, jak wam pasuje i czy chcecie sobie dostosować tak jak chcecie. Klikamy rozpocznij. I teraz musicie zalogować się do PlayStation Network. Ja to teraz zrobię małe cięcie, ponieważ nie chcę wam pokazywać moich danych. I wasz telefon będzie teraz wyszukiwał waszego PlayStation, jeśli wszystko dobrze zrobiliście. I jak widzicie, udało nam się połączyć naszą konsolę. Patrzcie sami. Jesteśmy tutaj, o właśnie, jak tutaj mamy nasze menu. A tutaj jest nasza normalna konsola. I teraz wam pokażę, że wszystko działa. Widzicie, można normalnie wszystkim sterować. Musicie sobie obkręcić ekran. Macie tutaj swój krzyżak. Macie te przyciski analogowe, triggery, bumpery. Tutaj macie gałkę analogową, którą możecie ruszać. A tutaj macie kamerę, którą możecie obkręcać podczas gier. No to co, ja wam teraz odpalę jakąś grę. No to coś, co nie wymaga płyty. Myślę, że uruchomię Infamousa. First Lighta. Jak widzicie, gra normalnie ładuje się tak samo jak tutaj na monitorze. Jak widzicie, jesteśmy w grze. Możemy normalnie to wszystko obkręcać. Sami zobaczcie, jaki jest input lag. Porównajcie sobie to teraz do komputera. I teraz najważniejsza rzecz. Gra na telefonie z Androidem niestety nie pozwala wam używać DualShocka 4, czyli tak jakby wiecie, no macie dość poważny problem sterowania, ponieważ oczywiście da się od biedy po prostu, wiecie, korzystać z tego dotykowego panelu, no ale nie oszukujmy się, nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie, jest to niestety dość karkołowne. Ale sam też muszę powiedzieć, że to jest bardziej taka ciekawostka niż coś serio mega mocno przydatnego. Kto wie, może niedługo w następnych aktualizacjach Sony udostępni wam, wiecie, możliwość podłączenia pada do telefonu z Androidem. Wtedy myślę, że byłoby całkiem ok. A na razie, wiecie, nie jest to zbyt wygodne, jak już mówiłem. Ale fajna ciekawostka. I może jak macie jakieś gry, które wymagają codziennie jednego zalogowania, a może wiecie, nie macie teraz dostępu do konsoli i chcecie to zrobić z jakiegoś innego miejsca, na przykład jesteście u babci, to wtedy możecie się zalogować na takim telefonie i chwilę pograć. Granie w strzelanki, jak ta gra właśnie na przykład, no nie ma racji bytu po prostu, ponieważ będziecie musieli, wiecie, obkręcać to tak. Za dużo czasu wam to zajmie, ale myślę, że i tak całkiem niezła, fajna ciekawostka. Zresztą do jakich czasów my dożyliśmy, że możemy odpalić gry z taką grafiką na zwykłych komórkach.
staram się wejść na jakieś ładne miejsce. Z taką grafiką na twojej własnej komórce. Myślę, że to jest całkiem niezła rzecz.